Witam, witam. To jest już szósty? Tak, tak, chyba szósty. Odcinek Let's Play Mafia prowadzony przez Wędrowycza, Polska Granie. Dzisiaj... A nie, nie powiem. Zapraszam na cutscenkę. Zaczynamy misję, lepiej do tego przywyknij. Całkiem pożyteczna, fajna ogólnie misja. Next day I told Salieri what happened with the punks. The gang of hoodlums had set up residence in his territory, causing trouble and scaring good people. Don Salieri was not pleased. What? In my territory? The nerve. And on top of that, they attacked defenseless women. Did anything happen to Sarah, Tommy? No, boss. She's okay. I took care of it. Good. Why the hell didn't Luigi say something? We could have taken care of this immediately. I won't stand for those chicken shits attacking people in my territory. Who do they think they are? They pay me for protection, so we've got to get these punks and put them where they belong. Me and Tom will fix it. Those bastards think this is freaking Luna Park or something. I'll rip them apart with my own hands. Paulie, Paulie, take it easy. Nobody's killing anybody, get it? I want you to teach them a lesson. Break every bone in their bodies and leave them laying in a pool of their own blood. Nah. Make sure those bastards need wheelchairs. Little kids will laugh at their busted faces. Let everybody see what happens when somebody trashes my territory. Sounds interesting, boss. That ain't a bad idea at all. We'll need to find out where they're located. Big Biff might know something. He's always standing around in Chinatown. Go find him and ask him. No problem, boss. Już po samej odprawie zapowiadam wam, że misja będzie śliczna. Dosłownie. Po co od razu zabijać gnojków? O, z Luigi pogadam. Thank you. Who knows what would have happened if you hadn't walked Sarah home? I'm indebted to you. Ja mam tak ochotę go uderzyć, a wtedy rzuci się na mnie cała mafia. Już po samej odprawie wiem, że misja będzie dosłownie śliczna. Po co od razu zabijać gnojków, jak można ich, przepraszam bardzo, połamać? Lecimy po broń. Musimy mieć coś, czym możemy ich połamać. Saluti, boys. So, what'll it be today? We gotta give a few clowns a good beating, Vinny. The best bet would be these superb bats. This one here is autographed by one of the MVPs of the league. Wow, I can't believe it. Is this really his? Well, to tell you the truth, it ain't. But if you're smashing someone in the face with it, they certainly won't. We'll need some heaters too. You never know. My words exactly. I've got these Colt 1911s. Great automatics. Thanks, Vinny. Colty 1911 to nie są automaty, są półautomaty akurat, no ale... Taki znawca broni zwinie go. Dupa, a nie znawca, no ale... Już ja to wiem. W garażu jest nowa nowość. Przy misji Czysta Gra. Tak, Czysta Gra. Którą prowadziłem bez was, ponieważ jest cholernie nudna. Pod koniec od Lucasa Bertoni, którego poznacie już wkrótce, dostałem ten oto właśnie pierwszy luksusowy samochód. Nie będę na razie usuwał tych samochodów. Niech zostają, przynajmniej garaż jakiś taki bogatszy. Może w następnej misji. Bierzemy ten szybszy samochód. I jedziemy do żółciaka w Chinatown. Tak więc jesteśmy już w Chinatown, odpaliłem sobie specjalnie samochodzik, żeby być gotowym. No. Hey there, you fat bastard. Need a little piece of information. What's going on? A gang of jokers have set themselves up in our territory. And they're giving people a bad time. They messed with Luigi's daughter. And if it wasn't for Tom here, who knows what they would have done to her. We need to know where they meet, so we can deliver them a message from Don Salieri. Came to the right place, Paulie. I know what's going on.
A few people have already had problems with them, and they told me meet at the old service station near the Terra Nova Bridge. It's a little ways from here. You can get there through a sort of side door across the yard. Ale to brzydko. Send them my regards, Paul. Thanks, Biff. I owe you one. Jakoś nie lubię Chinoli. Sure. Take it easy, boys. Cóż, także dostaliśmy informację, jedziemy do stacji Terra Nova, do stacji remontowej przy moście Terra Nova. No już wydaje mi się, nie będę przyspieszał filmiku, ponieważ nie ma sensu. To nie jest wcale daleko. Wow! Gdzie się pchasz, dziadu? Masz szczęście, że mi życie nie zabrałeś. Protactix. Kurczę, jak ja lubię ten samochód. Długi jest trochę, krowa taka, ale fajny. Aj. Masz fuksa, że cię nie potrąciłem, tam widziałem gliniarz szedł. Ach, 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 jak ja lubię tą misję, naprawdę. This is pastic. This is madness. Madness. This is Sparta! Chłe, chłe. Idziemy dać w ryj kilku gnojkom. Hey pal, Don Salieri sends his regards. Go ahead. I'd really love to hear it. Usłyszeć? Ja ci nawet pozwolę to poczuć. Gnojku. Dup. Z ciebie łamaga, już ci życie zabrali. Jedziemy, gnojki. Zostaw go. A ty co, grubasie, też chcesz w ryj? Czuję się jak w domu, naprawdę. Vive la Pologne. No gdzie mi się pchasz, durniu? Jak cię zabiję, to nie moja wina. No. No tłucz ich, kretynie. Jeszcze jednego. O tak. Dobra. Kij baseballowy jest już nam niepotrzebny. Trochę malutki spoiler taki. Przynajmniej ja mam dużo naboi. The cops didn't lift a finger, because one of those punks is supposed to be the son of someone down at City Hall. Ciekawa informacja. Ciekawa. Nigdy nie lubiłem polityków. To też przyjemnością będzie zatuć ich syna. Ja tak nie lubię, jak ktoś we mnie strzela. He, prosto w dupę. Nie pchaj się, bo mi cię zabiją, a tego bym nie chciał. Nie żebym był jakimś pedałem czy coś tego typu, nie? Po prostu to jest równoznaczne z anulowaniem misji. O. Ten kolt. Tak jest. No chodź tu. Siema. No, gratuluję ci inteligencji. No ile on ma życia? Co jest? Gin, łajdaku jeden ze strany. No, Magnum. Magnuma to ja lubię. What are you trying to pull here? I'm trying to kick your ass out of this part of town. This guy's a mafia, Johnny. Let's hit the road.
This guy's a mafia, Johnny. Jezu. Jeszcze mi powiedzcie, że on potrafi broń obsługiwać. Przecież ona jest ciężka. Idziemy. Rusz dupę. Gonimy ładaków. Tylko nie strzelaj teraz, bo jak nas glina zacznie gonić. I tak właśnie zaczyna się... O, to już drugi pościg w grze tak naprawdę. Dam wam taką małą ciekawostkę, że nie opłaca się do nich strzelać. I też nie opłaca się ich niszczyć. No ruszcie się. Nie no, to już jest sztuczne aż. O, nie widziałem, że tak można. Fajowo. Zawsze ścigałem ich do końca. Can't feel sorry for these animals. He'd shoot you in the back the first opportunity he gets. I thought about what my mother or Sarah would do if they saw me there. This one's finished. One less to worry about. Why are you standing there with that look on your face? Remember? Those guys wanted to do your girl yesterday. You better get used to it. I got used to it. No i tak właśnie skończyła się kolejna misja. No przynajmniej jakaś akcja była. I zaczyna się kolejna, której już nie pokażę w tym poradniku. Tą misję naprawdę kocham. Dosłownie kocham. I dowiecie się czemu. Ogłoszenia parafialne. Dziękuję wam za oglądalność. Zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania. To naprawdę dla mnie ważne. No... co zawsze, czyli za niedługo pokażą się najnowsze odcinki. O nowsze odcinki do portali i różnych takich innych gier. O, przepraszam, to mojego gadu. Pewnie Ghost, sprawa organizacyjna, wiecie. Pytajcie Ghosta. Wszelkie propozycje na pewno nie będą rozwiane. Każda propozycja, którą nam podsuniecie, będzie dokładnie przemyślana. No cóż, jeszcze raz dziękuję za oglądalność i zapraszam na kolejne odcinki Let's Play Mafia. Na